kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 19. Sługa rzymskiego setnika. Drogie dzieci, zauważcie, że kiedy Pan Jezus przemienił wodę w wino, a był to Jego pierwszy cud, wszyscy poznali, jak potężny jest Pan Jezus. Dlatego też wielu ludzi przychodziło do Niego. Pewnego razu jeden z setników rzymskich. Setnik jest żołnierzem, który dowodzi innymi. Tak więc jeden z setników rzymskich miał chorego sługę, który bardzo cierpiał i miał niedługo umrzeć. Setnik bardzo kochał swojego sługę i był bardzo smutny, ponieważ nawet najlepsi lekarze nie byli w stanie go uleczyć. Nie wiedział już, co robić, aby zachować mu życie. Ale pewnego dnia przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Pomyślał on: pójdę do Pana Jezusa. On wyleczy mojego sługę, jeśli go o to poproszę. I natychmiast wstał, wyszedł z domu, aby znaleźć Pana Jezusa. Kiedy setnik znalazł Pana Jezusa, uklęknął przed Nim i błagał Go, aby uzdrowił jego sługę. Pan Jezus powiedział mu: przyjdę i uzdrowię go. Jak bardzo setnik był szczęśliwy. On dobrze wiedział, że Pan Jezus jest Bogiem i że może uzdrowić jego sługę. Wiedział także, że Pan Jezus może zrobić wszystko, co tylko zechce, że nie potrzebował iść do jego domu, by zobaczyć z bliska jego sługę, aby go uzdrowić. Odpowiedział więc Panu Jezusowi: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Och, jak bardzo te słowa sprawiły przyjemność Panu Jezusowi. I odpowiedział setnikowi: teraz wracaj do twojego domu. Ponieważ uwierzyłeś, twój sługa jest uzdrowiony. W momencie, kiedy Pan Jezus wypowiedział te słowa, sługa setnika był już zdrowy. Kiedy setnik wrócił do siebie, nie znalazł go już w łóżku. Jego sługa został całkowicie uzdrowiony. Setnik wraz z całą rodziną uwierzyli i zaufali Panu Jezusowi. To był kolejny wielki cud Pana Jezusa. Niewidomy żebrak. Innym razem Pan Jezus wszedł wraz ze swymi apostołami i gromadką ludzi do miasta Jerycho. Każdego dnia pewien żebrak siedział tam przy drodze. Był niewidomy. Nie mógł zobaczyć nieba, ludzi, domów, kwiatów. Nie mógł również pracować, dlatego prosił ludzi, którzy przechodzili obok, o trochę pieniędzy lub coś do jedzenia. To było bardzo smutne. Jeśli zamkniecie oczy na jakiś czas, będziecie mogli przekonać się, co to znaczy nic nie widzieć. Pewnego dnia ten biedny, niewidomy człowiek usłyszał głosy wielu ludzi przechodzących ulicą. Któż to przybywa? Dlaczego jest tu tak dużo ludzi? Zawołał. Odpowiedziano mu: to przybywa Pan Jezus. Niewidomy tak się ucieszył, że aż chciał skakać z radości. Ach, więc to Pan Jezus tu przychodzi? Opowiadano mu bowiem, jak bardzo Pan Jezus jest dobry i jak bardzo pragnie pomagać biednym ludziom. Dlatego wykrzyknął: Panie, Panie, pomóż mi! Pomóż, Panie! Inni mówili mu, aby milczał, ale on jeszcze głośniej wołał: Panie, pomóż mi! Bardzo chciał, aby Pan Jezus go uzdrowił. I Pan Jezus usłyszał go. Nagle zatrzymał się, a wszyscy zamilkli. Pan Jezus rozkazał, aby przyprowadzono do Niego niewidomego, a ten, cały szczęśliwy, rzucił się do stóp Pana Jezusa, który zapytał: co chcesz, abym Ci uczynił? A żebrak odpowiedział: Panie, chciałbym widzieć. Pan Jezus dotknął oczu niewidomego i powiedział: chcę tego i ja.
a ponieważ uwierzyłeś, dlatego pomogę tobie. Przejrzyj. Oczy niewidomego otworzyły się i zaczął widzieć. Tak, mógł zobaczyć drogę, drzewa, ludzi i wszystko dookoła. Mógł zobaczyć te dobre oczy Pana Jezusa. Jakie to szczęście, zobaczyć Pana Jezusa. Pan Jezus uczynił więc kolejny cud. Tylko Pan Bóg może sprawić, żeby niewidomy zaczął widzieć. Kiedy Pan Jezus usłyszał biednego niewidomego, pomógł mu. Pan Jezus nas także wysłucha i pomoże nam, jeśli tylko będziemy Go o to prosić. Pytania do katechezy 19. Jaki był pierwszy cud, którego dokonał Pan Jezus? Kto może dokonać cudu? Dlaczego setnik rzymski poszedł szukać Pana Jezusa? Czy jego sługa był śmiertelnie chory? Co powiedział setnik Panu Jezusowi? Czy setnik myślał, że Pan Jezus musi przyjść do niego, aby uzdrowić jego sługę? Co powiedział Panu Jezusowi? Czy jego słowa sprawiły przyjemność Panu Jezusowi? Co odpowiedział Pan Jezus? Co stało się w tym samym momencie w domu setnika? Czy sługa umarł? Czy setnik i cała jego rodzina uwierzyli i zaufali Panu Jezusowi? Kto siedział całymi dniami przy drodze do Jerycha? Co tam robił? Co powiedział, kiedy usłyszał, że wielu ludzi przechodzi ulicą? Co mu odpowiedziano? Czy był szczęśliwy? Dlaczego? Co spowodowało, że zaczął krzyczeć? Czy Pan Jezus usłyszał go? Co Pan Jezus rozkazał zrobić ludziom? O co zapytał Pan Jezus niewidomego? Co odpowiedział niewidomy? Co wobec tego zrobił Pan Jezus? Czy był to cud? Dlaczego? Co żebrak mógł odtąd zobaczyć na własne oczy? Czy Pan Jezus pomoże nam, jeśli będziemy Go o to prosić? Doskonale.